serdecznie na konferencji zatytułowanej Szybka ścieżka onkologiczna, doświadczenia i kierunki rozwoju pakietu onkologicznego. Zapraszam panią poseł Elżbietę Galler. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję, że żeście państwo do nas przybyli. Występuję i to chciałabym podkreślić zdecydowanie jako dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dzisiaj tutaj z państwem. Powiem państwu tak, że szybka ścieżka onkologiczna wprowadzona w styczniu tego roku ma już 9 miesięcy za sobą i chcielibyśmy się z państwem podzielić właśnie tymi doświadczeniami tych 9 miesięcy. Myślę, że dużo żeśmy przez ten czas modernizowali po drodze w tej ścieżce, nawet tutaj naszej, bo wiadomo, że były różnego rodzaju problemy, które na początku występowały, bo właściwie wszystkie szpitale zostały rzucone, cała służba zdrowia, nie tylko szpitale, zostały rzucone na głęboką wodę i trzeba było sobie radzić od stycznia tego roku, ale myślę, że pomału, pomału wdrażając się, jesteśmy już coraz lepiej przygotowani, coraz lepiej to wykonujemy i dzisiaj państwo będziecie mogli podzielić się doświadczeniami zarówno naszymi tutaj szpitalnymi, ale również byśmy chcieli przede wszystkim usłyszeć, jakie są doświadczenia i jakie są problemy państwa z poradni specjalistycznych, z innych szpitali czy z POZ-ów. I to na pewno nas niezmiernie interesuje. Ja chciałabym tutaj z mojego miejsca podziękować bardzo serdecznie pani doktor Magdzie Tomczyk oraz pani Wiesławie Jastrząb, bo te dwie osoby tak naprawdę tą przygotowywały całą tą konferencję i myślę, że należą mi się słowa uznania. Dziękuję bardzo i pozwolicie państwo, dziękuję za oklaski, bo faktycznie pracy było dużo, zresztą zajmują się tym pakietem. Są do państwa dyspozycji i do dyspozycji pacjentów, bo jak państwo wiecie, wszystko to jest robione po to, ażeby ten pacjent był przede wszystkim szybko obsłużony, w miarę możliwości dobrze, dokładnie, żeby wyszedł od nas zadowolony, na ile można wyjść zadowolonym ze swoją historią chorobową, prawda, ale przynajmniej, żeby był prawidłowo u nas potraktowany i żeby ta choroba była u niego przebiegała trochę lżej.